Z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył na jego oczy i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloa, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Inni twierdzili: tak, to jest ten, a inni zaprzeczali: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszy. A tego dnia, w który Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał pośród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty, co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że go wyrzucili precz i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jestem Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Na początku chcę powiedzieć, że witam Was po tygodniowej przerwie na 6:30, bośmy się w zeszłym tygodniu nie widzieli w tym składzie i mieliśmy także pewną przerwę, bo przez trzy tygodnie wstecz mówiliśmy w naszych kazaniach katechizmowych na temat sakramentu pokuty i pojednania, który jest w skarbcu Kościoła. W pierwszym naszym spotkaniu mówiliśmy o tym, skąd się w ogóle wziął sakrament pokuty i pojednania. W drugim spotkaniu mówiliśmy, jak się do niego przygotowywać. I dziś chciałbym właśnie ten temat także podjąć, wskazując na to, że nie wystarczy bowiem tylko skorzystać z tego sakramentu, ale do niego trzeba się przygotować i za niego należy w sposób, jaki nam Kościół daje, podziękować. Stąd też, gdy sięgniemy do naszego katechizmowego, praw katechizmowych, których uczyliśmy się, do sakramentu pierwszej komunii świętej, do sakramentu bierzmowania, to wiemy dobrze, że Kościół mówi o pięciostopniowym przygotowaniu do sakramentu pokuty pojednania, czyli o pięciu warunkach dobrej spowiedzi świętej. Właśnie o tych warunkach chciałbym dziś chwilę się nad nimi zatrzymać. Zanim jednak je omówię, spróbujmy razem sobie je przypomnieć. Pierwszym z tych warunków dobrej spowiedzi świętej jest rachunek. Dobrze. Drugie to jest żal za grzech. Trzecie to jest mocne postanowienie. Cztery to szczera. I piąte to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na te pięć warunków dobrej spowiedzi świętej, to może dwa, tak mi się wydaje, są nam szczególnie bliskie. Pierwsze to jest to, żeby spojrzeć na siebie, czyli zrobić rachunek sumienia, a drugie to, żeby przystąpić do spowiedzi. A oprócz tych dwóch z pięciu pozostają jeszcze trzy. Ale do nich wszystkich przejdziemy. Spróbujmy przyjrzeć się tym warunkom spowiedzi świętej. Pierwsze to rachunek sumienia. A więc dzięki temu warunkowi spowiedzi świętej spoglądamy na własne życie, na własne czyny. Patrzymy na nasze wnętrze i przyglądamy się je. Czasem bowiem idziemy do spowiedzi z marszu, mówiąc: przecież zawsze jest to samo. I spowiedź mogłaby wyglądać tak, że idę do księdza i mówię tak: to co ostatnio, na co ksiądz odpowiada: to co ostatnio, i wszyscy wychodzą od spowiedzi zadowoleni.
bo ja mówię to, co zwykle. Ksiądz odpowiada to, co zwykle, czyli udziela rozgrzeszenia i jest po spowiedzi. Nie, jednak okazuje się, że niektóre grzechy, do których się przyzwyczajamy, owszem, wypowiadamy je w sakramencie pokuty i pojednania, ale czasem zapominamy przejrzeć się dobrze naszemu sumieniu. Dlatego też Kościół zwraca nam uwagę na to, aby ten rachunek sumienia dobrze przygotować, dobrze przez niego przejść. Powinien on obejmować wszystkie grzechy popełnione od ostatniej spowiedzi. Należy zobaczyć we własnym sumieniu, ile było tych grzechów ciężkich i jak często one zdarzały się w naszym życiu, ile było codziennych, takich powszednich od ostatniej spowiedzi. Rachunek sumienia najlepiej zrobić przy pomocy i tutaj mamy różne pomoce. Najczęściej sięgamy po internet, gdzie są konkretne pytania przygotowane, można z nich skorzystać. Możemy skorzystać z rachunku sumienia, który jest w naszych książeczkach do nabożeństwa, które mamy z pewnością od pierwszej Komunii Świętej. Ale także możemy po prostu przywołać na pamięć 10 Bożych przykazań albo 7 grzechów głównych. Kiedy przejdziemy przez nie i zobaczymy, które nas dotyczą, a które nie. Te rachunki sumienia, które znajdują się w książeczce do nabożeństwa czy w internecie, na specjalnie przygotowanych stronach, one pozwalają nam wejść jeszcze głębiej. Dlaczego? Dlatego, że są tam konkretne pytania, które możemy zadać sobie i próbować na nie odpowiedzieć. Wtedy okazuje się, że rzeczy, o których nawet nie myśleliśmy, mogą nas dotyczyć. Są bowiem grzechami przeciwko miłości Pana Boga. Rachunek sumienia powinien obejmować 4 ważne tematy. Temat ostatniej spowiedzi. Czy po pierwsze nastąpiła jakaś poprawa w moim życiu? Czy coś jest lepiej? Czy też nic się nie zmieniło? Oraz czy odprawiłem zadaną pokutę? Po drugie, jaki jest mój stosunek do Pana Boga? W przygotowaniu do spowiedzi warto zadać sobie pytanie, czy od ostatniej spowiedzi, jak jest z moją modlitwą? Jak jest z moim uczestnictwem we mszy świętej, w praktykach religijnych, w poście, takim piątkowym? Jak wygląda moja relacja do bliźnich? To trzeci punkt przygotowania, konkretny punkt przygotowania do spowiedzi. Chodzi tutaj o moich domowników, moja relacja z nimi. Może bywa tak, że z moim mężem, z moją żoną, z moimi dziećmi. No, mam jakiś trudny czas. Czy wyciągnąłem rękę do zgody? To jest też relacja do tych, którzy są w pracy. Może z sąsiadami. I czwarty punkt w przygotowaniu do spowiedzi. Czy od ostatniej spowiedzi jestem lepszy? Jeśli nie, to dlaczego? Co się takiego wydarzyło? Dlaczego nie mogłem zmienić czegoś w swoim życiu po ostatniej spowiedzi? I po tak dobrze zrobionym rachunku sumienia można przystąpić do spowiedzi, ale... I tu znowu sięgam po ten fragment Ewangelii Świętej, o którym mówiliśmy bodaj na pierwszym naszym spotkaniu w cyklu kazań katechizmowych. Jeśli chcesz swój dar ofiarować Panu Bogu, idź i najpierw pojednaj się ze swoim bratem, a potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Zatem przede wszystkim po rachunku sumienia, a przed spowiedzią świętą, by załatwić wszystko, co różni mnie z tymi, których kocham jeszcze za mało, z którymi mi trudno, by im przebaczyć. Mówiliśmy o tym, że przebaczyć nie znaczy zapomnieć. Przebaczyć to znaczy mieć wolność w relacji do drugiego człowieka. A więc po pierwsze rachunek sumienia. Po drugie żal za grzech. Po co nam ten żal? Jaki jest powód tego żalu? Żal za grzechy to nic innego jak mój ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu oraz postanowienie nie grzeszyć więcej. Kiedy sięgniemy do katechizmu Kościoła, więc do tego drugiego filaru naszej wiary, jakim jest tradycja, kształtowana przez 20 wieków istnienia Kościoła katolickiego, wyróżnimy kilka rodzajów żalu za grzech. Po pierwsze, żal moralny. Smutek wynikający z przekroczenia własnej hierarchii wartości, własnych norm i zasad.
Czasem bowiem bywa tak, że grzech jest właśnie przekroczeniem samego siebie. Nigdy bym się na to nie porwał, nigdy bym tego czy podobnej rzeczy nie zrobił, ale raz zaryzykowałem. I tak się upiłem, że straciłem świadomość. Na przykład. A więc żal moralny, ponieważ widzę, że przekroczyłem moje normy, które zawsze sobie stawiałem. Każdy z nas ma swoje i każdy z nas wie, kiedy je przekraczy. Drugi żal to żal ze względu na Pana Boga. A więc swoim postępowaniem wykroczyłem wobec miłości Boga. Boga swoim postępowaniem obraziłem. Popełniam grzech i wiem, że to Panu Bogu się nie podoba. Dlatego odczuwam pewien dyskomfort w swoim życiu, pewien żal za to, co zrobiłem. I to jest powód do tego, co mnie motywuje do pójścia do sakramentu pokuty i pojednania. I trzeci rodzaj żalu, o którym mówi Kościół, to żal spowodowany innymi motywami. Strach przed karą i wola pozbycia się wyrzutów sumienia. Zwróćmy uwagę, że często, jeśli mamy dobrze uformowane sumienie, a o sumieniu już mówiliśmy, sumienie wyrzuca nam nasz popełniony grzech. Chodzisz z tym, nie jesteś w stanie sobie poradzić, nie jesteś w stanie się pozbierać. Dlaczego? Bo popełniłeś grzech. Albo po grzechu czujesz się taki nawet wstręt do siebie samego, żeś to zrobiła. To jest właśnie ten żal spowodowany innymi motywami. Trzy rodzaje żalu, które motywują nas do pójścia do sakramentu pokuty pojednania. I przystępując do spowiedzi, powinniśmy odczuwać taki żal. On jest cechowany też konkretnymi elementami. Powinien być formalny, czyli wyrażony dostrzegalnie. I tutaj jest formuła spowiedzi. Serdecznie za nie żałuję. Powinien być ten żal wewnętrzny i prawdziwy. Czasem towarzyszą temu, i ja mogę powiedzieć tutaj z doświadczenia kapłańskiego, ale pewnie i wy, bracia i siostry, też być może niektórzy z was mają takie doświadczenie, że ktoś przystępuje do spowiedzi i szczerze żałuje, tak żałuje, mówiąc o swoich grzechach, że temu towarzyszą nawet łzy. Są to piękne spowiedzi. Ja mogę powiedzieć z krótkiego doświadczenia kapłańskiego, 14 lat kapłaństwa, że zdarzały się takie spowiedzi, kiedy ktoś żałuje, wręcz płacząc, mówi o swoich grzechach, o swoim bólu serca, o tym, że nie radzi sobie ze swoim grzechem. Może być też charakter nadprzyrodzowy, a więc z miłości do Pana Boga ja wyznaję swoją winę. Kocham Boga i widzę, że zrobiłem coś złego. Wstydzę się tego. I wreszcie powinien być powszechny, a więc obejmować wszystkie grzechy. A nawet jeśli mam wątpliwości, czy to na pewno był grzech, wypowiadam to w sakramencie pokuty i pojednania. Żałuję za swój grzech. Powiem, że ucząc w szkole kiedyś usłyszałem, mówiąc o sakramencie pokuty i pojednania, taką wątpliwość. Proszę księdza, ale kiedy ja nie żałuję, bo był ten grzech przyjemny, to nie żałujesz dlatego, że było ci przyjemnie, dobrze, miło, tylko żałujesz za to, żeś Pana Boga obraził swoim postępowaniem. Nie żałujesz tego, że byłeś z kolegami, koleżankami, mówię tutaj o naszym dzieciństwie czy młodości, i była dobra zabawa, tylko żałujesz tego, że rodzice ci kazali przyjść na konkretną godzinę do domu, a tyś tego nie zrobił. I zawiodłeś zaufanie swoich rodziców. Analogicznie do tego zawiodłeś zaufanie Pana Boga, boś popełniła konkretny grzech. A więc żal za grzech. Mocne postanowienie poprawy. Twardo stawiam stwierdzenie, nie chcę więcej czynić tego grzechu. Mówimy to zresztą w formule spowiedzi. Więcej grzechów nie ma. Serdecznie za nie żałuję. Obiecuję poprawę. Chcę się szczerze poprawić. Choć czasem w twoim domyśle gdzieś z tyłu głowy może być to, że nie uda mi się. Nie wytrwam. Jestem zbyt mocno zniewolony konkretną słabością, konkretnym grzechem, konkretną wadą, a nawet może nałogiem. Ale najważniejsza jest twoja dyspozycja serca, drogi bracie i siostro, to, że masz w swoim życiu pragnienie rozpoczęcia na nowo. A tym pragnieniem jest to, że już idziesz do kratek konfesjonału. Mocne postanowienie poprawy. Dlaczego?
gdyż w naszej grzesznej naturze nie możemy unikać okazji do grzechu. Możemy unikać. Jednak nasza słabość powoduje, że jej nie unikamy. Musimy jednak pamiętać, że okazją do grzechu, w którą samej wchodzimy, może być towarzystwo, nieodpowiednia osoba, konkretne rzeczy, książki, filmy, internet. Nie powinniśmy się temu poddawać. I postanowienie poprawy to konkretna deklaracja spowiadającego: chcę zmienić swoje życie, być lepszym. Ale obok postanowienia musi iść także konkretna deklaracja modlitwy. A więc moje postanowienie podpieram kolanami. Moje postanowienie podpieram modlitwą, bo sam w swojej słabości nie jestem w stanie udźwignąć skazy grzechowej, skłonności do grzechu. Wreszcie wyznanie grzechów. Idziemy do kratek konfesjonału i wyznajemy nasze grzechy. Wyznajemy je przed człowiekiem. Tak, bo po drugiej stronie konfesjonału siedzi duchowny, który jest również grzesznikiem, tak jak i ten, kto przychodzi do spowiedzi. Siedzi duchowny, który również się spowiada. Kiedyś już o tym mówiłem, o tym jeszcze dzisiaj wspomnę, przywołując na pamięć jedną z książek Ojca Świętego Jana Pawła II, w której mówi, a także w jednej z konferencji do kapłanów na Wielki Czwartek, że spowiada się co 2 tygodnie. Spowiada się, ponieważ widzi swoją grzeszność i ma świadomość swojego grzechu. Idę do kapłana, który jest tylko narzędziem, grzesznym narzędziem, który w czasie spowiedzi mówi, że ja odpuszczam tobie grzechy, ale czynię to w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A więc udziela rozgrzeszenia nie mocą swoją, ale mocą Bożą. Kapłan jest więc sędzią, który określa materię grzechu, widząc, czy jest grzech to ciężki, lekki, czy jest to nauk, czy jest to skłonność do grzechu. Jest nauczycielem, bo oprócz nadania pokuty daje krótkie pouczanie, wyjaśnia, wskazuje, ale także jest lekarzem, czyli daje konkretną kurację, mówiąc językiem świeckim, a więc wyznacza pokutę, wskazuje, że zadośćuczynieniem za dany konkretny grzech ma być takie czy inne postępowanie, taka czy inna modlitwa. Jak powinna wyglądać spowiedź, to dobrze wiemy, że oprócz znaku krzyża ważne jest określenie czasu od ostatniej spowiedzi. Jeśli nie pamiętamy, kiedy byliśmy ostatni raz u spowiedzi, warto powiedzieć. Rok, pół roku, ostatnie święta, miesiąc, 2 tygodnie, tydzień. Ważne określić czas. A przy wyznaniu grzechów, przy grzechach ciężkich należy powiedzieć, ile razy grzech ciężki popełniłem. Oraz podać okoliczności. Czasem bowiem możemy się zbuntować na to, że ksiądz pyta, a ile razy popełniłeś dany grzech? I nie dlatego, że jest ciekawy, że jest to potrzebne do ważności sakramentu pokuty i pojednania. Bo może wydać się, zdarzyć się coś raz. Upiłem się. A ile razy? A raz, bo były imieniny szwagra, teścia. Im podajemy okoliczność grzechu i grzech. Ale możemy powiedzieć, upiłem się, a ile razy? No, proszę księdza, od ostatniej spowiedzi to było tego ze 20 razy. Widzicie wagę i różnicę? Bo ktoś sobie nie radzi, bo ktoś ma słabość, bo kuleje w sprawach związanych z alkoholem na przykład. Dlatego ważne, by podać okoliczności grzechu i ilość popełnionych grzechów ciężkich. Wreszcie akt skruchy, czyli postanowienie poprawy. Tutaj należy mieć świadomości to, że choć jestem słaby, chcę zmienić swoje życie, chcę zmienić swoje postępowanie, chcę zacząć na nowo. Wierzę, że sam tego nie uczynię, ale dzięki łasce Bożej jest to możliwe. Warto przy sakramencie pokuty i pojednania, przy wyznaniu grzechów, mówić o swoich grzechach. Co to znaczy? To znaczy, że nie mówię o historii moich sąsiadów, znajomych, może nawet i córki czy syna, ale mówię o swoich grzechach.
Nie opowiadam tego, co udało się zrobić, ale przychodzę, by oskarżyć się o swój grzech. Czasem możemy usłyszeć od księdza: proszę mówić o grzechach. No przecież mówię, ale nie mówi pani o swoich grzechach, nie mówi pan o grzechach własnych, ale o tym, co się dzieje u sąsiadów. Przychodzimy konkretnie przygotowani, wyznajemy swoje grzechy. I o tym mówimy, a nie o niczym innym. Mówię to też do siebie, żeby było jasne, drodzy bracia i siostry. Nie po to, by pouczać, nie po to, by wykazywać błędy, ale o to, by przypomnieć nam o tym, że spowiedź jest niezwykle ważna. Dlaczego? Dlatego, że jest konkretnym drogowskazem na drodze do nieba. I ostatni z pięciu warunków dobrej spowiedzi świętej to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, tak zwana restytucja. Jest to niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, by zaistniał sakrament pokuty niepotrzebny, nie jest ważne tylko wyznanie naszych grzechów. Nie jest tylko żałowanie za nasze grzechy. Nie jest tylko ważne przygotowanie do grzechów, ale również zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Panu Bogu w jaki sposób? Mówiliśmy o różnych rodzajach pokuty nakładanych przez wieki w poprzednim kazaniu katechizmowym. Dziś jest to tylko jakaś modlitwa, którą czasem może się okazać, że nawet o niej zapomnimy odmówić, bo ostatniej pokuty nie odmówiłam, nie odmówiłem. A więc najlepiej ją odmówić od razu po spowiedzi. Uczynić zadośćuczynienie Panu Bogu od razu po spowiedzi. Ale również bliźniemu. To znaczy, jak ukradłem komuś coś, to należy to oddać. Jeśli będzie trudno, bo może to się wiązać z jakimiś konsekwencjami, nawet prawnymi dla mnie, to może w taki sposób, jeśli nie tej konkretnej osobie, to równowartość tej kradzieży przekazać komuś, kto jest potrzebujący. Komuś w jakiś sposób pomóc, usłużyć. Różne są sposoby, nie będę tutaj o nich mówił, bo każdy z nas wie najlepiej, ale zadośćuczynić wyrządzoną krzywdę drugiej osobie, którą w jakikolwiek sposób skrzywdziłam. To jest potrzebne do ważności sakramentu pokuty i pojednania. Obok modlitwy potrzebne jest naprawienie krzywdy i szkód wyrządzonych bliźnim. Gdy nie można tego dokonać wprost, należy szukać działania zastępczego. Kończąc, okazuje się, że sakrament pokuty sam w sobie, bardzo dobrze nam znany od czasów drugiej klasy szkoły podstawowej, jest tak prosty. Ale gdy wgryziemy się mocno w to, czym w swoim skarbcu i mądrości oferuje nam Kościół, zaleca Kościół, proponuje Kościół, okazuje się, że tego jest niezmiernie wiele. Czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty i pojednania, jest czasem przemiany swojego życia, czasem uzdrowienia. Zróbmy wszystko, co możliwe, aby dobrze przygotować się do świąt, także duchowo. Aby dobrze przejść przez pięć warunków dobrej spowiedzi świętej, czyniąc spowiedź wielkopostną, dobrze ją przeżyć, tak jak wymaga tego Kościół. A ponieważ jest to sakrament uzdrowienia, aby Pan Bóg w tym sakramencie zadziałał, przemienił nasze życie, uzdrawiając nasze serce, naszą miłość do Niego i nasze relacje do drugiego człowieka. Amen.